Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie pomorskim, we wsi Przywidz. Swoje ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne, otoczone lasem, prowadzi tu rodzina Itczaków. Basia i Bartek uprawiają pierwsze i największe w północnej Polsce, na Pomorzu i Kaszubach, pole lawendy. Roślina ta jest uprawiana całkowicie ekologicznie i przetwarzana w kierunku kulinarnym i kosmetycznym. Można tu zobaczyć kilkanaście odmian lawendy. Przede wszystkim jednak poczuć, jak to jest być otulonym lawendowym zapachem. Pięknie pachnie, piękne widoki, wymarzone miejsce do życia i prowadzenia biznesu. Można powiedzieć, że masz szczęście. Tak, i cieszę się tym każdego dnia. Jak to się stało, że tutaj zamieszkaliście i tutaj właśnie prowadzicie gospodarstwo ekologiczne, dodajmy, najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie pomorskim? Stało się tak, że ja wywodzę się stąd i gdzieś tam w okresie dorastania czy wczesnej dorosłości gdzieś tam wyleciałam, prawda, dalej. A jak się poznaliśmy z Bartkiem, to też zastanawialiśmy się, gdzie zamieszkać, czy miasto, czy tutaj. No i oczywiście padło na to miejsce, bo jest najpiękniejsze na świecie dla nas i stąd się w ogóle wzięliśmy tutaj. A skąd pomysł na lawendę? Stojąc sobie w korkach, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale kiedyś rozmawialiśmy o tym, co można by fajnego uprawiać właśnie tutaj na tych ziemiach. I no, padło na lawendę, no bo to jest tak piękna roślina o takich wspaniałych właściwościach, że no, padło na lawendę. Nie za dużo wiedzieliśmy wtedy o tej roślinie, więc tych prób było trzy, trzecia była dopiero udana. A potem jakoś już tak poszło. No, tak naprawdę no, nadal się uczymy ciągle. Prowadziliście w swoim życiu taką rewolucję, bo zmieniliście totalnie swoje życie i staliście się rolnikami. Tak, tak, to prawda. To była totalna rewolucja i bardzo cieszymy się, że ją przeprowadziliśmy. A skąd ten pomysł na to, żeby prowadzić gospodarstwo ekologiczne, żeby postawić na ekologię? Ja zawsze w ten sposób funkcjonowałam, tak mnie nauczono, tak Bartek też był wychowywany, więc to jakby nie był nagły pomysł, tylko to było bardzo, bardzo naturalne. Ja jestem też doktorem chemii, w związku z tym wiem, co można złego zrobić z rośliną, z żywnością, z kosmetykami. I stawiamy na naturę, na ekologię po to, żeby robić wszystko, co jest najlepsze dla nas i dla ziemi, dla natury. Poza lawendą, co macie w ekologicznej uprawie tutaj w gospodarstwie? Sporo. Jabłka, rokitniki, aronie, wiśnie, mniszek. Jak reagują konsumenci na wasze produkty? Entuzjastycznie. I uzależniają się, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ wracają i bardzo, bardzo im smakują, bardzo im odpowiadają. Gdzie sprzedajecie swoje produkty? Najczęściej u nas, mamy taki sklepik, ale od niedawna już mamy również sklepik internetowy, więc w taki sposób. Sprzedajecie w ramach rolniczego handlu detalicznego? Tak, oczywiście. Pięknie mieszkacie, pięknie gospodarujecie i też zaczęliście dzielić się tym pięknem z innymi. Prowadzicie równocześnie gospodarstwo agroturystyczne. Tak, prowadzimy gospodarstwo agroturystyczne od już paru lat i przyjeżdżają coraz to nowi goście, ale też goście, którzy powracają, ponieważ też chyba tak jak my uważają, że to jest najpiękniejszy kawałek ziemi i świetnie wypoczywają. Prawda jest taka, że mamy tutaj niewiele miejsc, w związku z tym jest bardzo kameralnie i staramy się żyć z naszymi gośćmi po sąsiedzku i myślę, że w tym jest też ten urok. W lawendowej symbiozie. Tak. Czy teraz z perspektywy czasu możesz powiedzieć, że to była dobra decyzja, że powróciłaś na wieś, że zaczęłaś tu działać, gospodarzyć? Najlepsza. Po pierwsze dlatego, że zawsze mnie ciągnęło do ziemi, po prostu do ziemi. A po drugie, chyba najważniejsze, że no, mam tu cały mój świat, czyli mojego męża i moje dzieci. No i też lawendę. Ekologiczna uprawa lawendy połączona z prowadzeniem agroturystyki stała się dla Itczaków sposobem na życie, ale także niespodziewanie przyniosła im wiele radości i nagród.
Gospodarstwo w 2017 roku nie tylko uzyskało miano najlepszego w konkursie na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii Ekologia Środowisko, ale także zostało uznane za najlepszą ekoinspirację w Polsce i zagrodę edukacyjną. W międzynarodowym konkursie na narzędzia gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierające innowacje w biznesie niebieskiej i zielonej turystyki w kategorii Rethink, nagrodzono je również za wzorcowe prowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego. Jak matematyk i fizyk czuje się jako plantator lawendy? Doskonale. No, zupełnie inna tematyka, branża, ale przy czym to nie było tak, że ja byłem informatykiem i to nie było tak, że ja zrezygnowałem z tej informatyki, bo mnie dobijała. Ja ją nadal lubię. Zdarza mi się czasem jeszcze coś w branży popełnić, ale po 95% czasu poświęcam lawendzie, bo jakoś jest przyjemniej. Spodziewałeś się kiedyś, że dokonasz takiej zmiany w swoim życiu? Nie. Absolutnie nie. To ja tu węszę mały spisek w postaci chemii Basi, która mnie zaczarowała. Chemia miłości. Tak, z Basią tak poszedłem. Ale sprawia nam to mnóstwo radości i frajdy, to co robimy. I aktualnie nie wyobrażamy sobie życia bez lawendy. Właśnie, jak wam się tutaj żyje i co najbardziej kochasz w tym miejscu? Jakie momenty kochasz? Żyje nam się bardzo dobrze, bo jest... W ogóle to jest cecha wsi, bo ja mieszkałem w mieście przez wiele lat i byłem takim, lubiłem miasto, więc pierwszy rok był dla mnie trudny, żeby tu się odnaleźć, nieodśnieżanie, wszystko, no, ale to jakby inny temat zupełnie, ale żyje się tu wolniej, spokojniej, nie ma tego pędu, więc to jest tak, że ja rano wstaję z uśmiechem, piję sobie kawkę i mam zupełnie inną energię do działania i to jeszcze praca z lawendą, która ma właściwości wyciszające, więc się nigdy nie denerwuję na tą lawendę, mimo że czasem daje popalić, ale zawsze jakoś uśmiech nam towarzyszy. Ekologiczne gospodarowanie jest wymagające? Jest, no dużo więcej pracy jest, bo jednak nie stosujemy żadnych oprysków, więc z chwastami walczymy manualnie. Ale mam świadomość, jest taka, że jednak produkt jest zupełnie inny. Lawendy w Polsce jest coraz więcej, bo warunki klimatyczne są coraz bardziej sprzyjające tej uprawie. Gospodarstwa rolne i przetwórcze dostosowują się więc do pojawiających się warunków. W gospodarstwie Itczaków można wziąć udział w warsztatach, podczas których są pokazywane możliwości, jakie stwarza natura przy wytwarzaniu żywności i kosmetyków, a także jak prowadzi się gospodarstwo i domowe, i rolne w sposób ekologiczny.